gdzieś niedaleko stąd. Miejsce, gdzie rozkwita każdy kwiat. Mały tajemniczy raj, czekający na odkrycie świat. I pszczółka Maja jest tu, by przynosić uśmiech nam dzień po dniu. Tak pszczółka Maja jest tu, tak frunie przez wiatr, że dotyka aż chmur. Ach, pszczółka Maja jest tu i przyjaciół wokół ma chyba stu. Tak pszczółka Maja jest tu i opowie bajkę jak z pięknego snu. Dzika banda. Dziś gorąco. A? Kto tak pięknie gra? Filip. Brawo, maestro. Gdzie twój cylinder? Słońce pali. Cylinder? Tylko jeden konik polny nosi cylinder. Filip. Ja jestem Axel. Jej, jesteście podobni jak dwie krople wody. Nic dziwnego, to przecież mój kuzyn. Z powodu suszy musiałem opuścić moją łąkę. Bez wody trawy już nie śpiewają. A tutaj jest jak w raju. Zawiadomię Filipa, na pewno się ucieszy. Na razie. Filip? Nie, salto! Żongluję dźwiękami! Właśnie oberwałeś kulką cis! Chyba się rozstroiła, ale poradzę sobie. Jak fajnie! Mogę spróbować? O! Hej, Maju, widziałaś, jak ja świetnie żongluję? Nie zgadniesz, kogo poznaliśmy? Twoich kuzynów, Axela i Salto, bardzo się chcą z tobą spotkać. A, ale ja nie chcę, powtarzam, nie chcę ich widzieć. Ale dlaczego? Są mili. Po prostu nie chcę, koniec i kropka. Mógłbyś się chociaż z nimi przywitać? Przybyli z bardzo daleka. Dobrze wam radzę, zróbcie to, co ja. To niepodobne do Filipa. Ej, pszczoły! Jesteście miejscowe? Tak! Nie, Maju! Filip mówił, żeby... Na galopujące koniki polne! Luz, to naprawdę ty? Fajowy układ! Zawsze tak robicie? No co ty, nigdy nie widziałeś, jak witają się koniki polne? Nie. Nauczycie mnie tego? Niech będzie. Przybij piątkę, młodziaku. Będziesz wiedział, jak się pożegnać. To wcale nie było śmieszne. Nic ci nie jest, Guciu. Co wy wyprawiacie? Oszaleliście? Widziałaś? Klepnęli się w ręce i stali się żółci. I nagle zaczęli się głupio zachowywać. Dasz nam się pobawić tą kulą, mały? Nie kopcie mojej kuli, bo ją zniszczycie. Złapią, jeśli potrafisz. Oddajcie moją kulę. Zostawcie go. Bo jak nie, zawołamy jego wujka. Ostrzegam, on jest bardzo silny. O, próbujesz nas nastraszyć, Mikrusie? Yo, witam wszystkich. Yo, Salto. No, kuzynie, przybij piątkę. Zaczynam rozumieć, dlaczego Filip nie chce ich widzieć. Yo. Yo, chłopaki. Witaj, Tulu. Przybij piątkę, stary. Yo. Pokrzywy!
krzywy, ale parzy! Strasznie parzy! Potraw się, to ci przejdzie! Przybij piątkę, stary! Pią? A nie, strasznie piecze! Jak sobie chcesz, mięczaku! Nie jesteś już spoko! Ej, chłopaki! A wy dokąd? No to pięknie! Moja kula wylądowała w pokrzywach! Bardzo przepraszam. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Proszę, proszę, masz. Strasznie piecze. Widzieliście? Nie przybił piątki kuzynowi i znowu zrobił się zielony i miły. Filipie, wiem, dlaczego nie chcesz ich widzieć, ale odkryłam... Już mówiłem, to nie jest twoja sprawa, Maju. Zrozumiałaś? Co powoduje, że zdają się żółci. Maju, nie cierpię tych rodzinnych spotkań. Wybacz, nie chciałem być niegrzeczny. Filip, no coś takiego. Wszędzie cię szukaliśmy, staruszku. Przybij piątkę. Filipie, nie! Witajcie, kuzyni! Chodźcie, pokażę wam świetne miejsca. Jedzenia i picia wystarczy dla wszystkich. Odlotowa ta łapka, Filipie! Tak, super mega wypasiona! Bojowisko. Nie oszczędzili nawet kwiatów. Jak ich powstrzymać? Nie wiem, Guciu, ale musimy poprosić o pomoc. Oddział, stać! Konwój idzie z drogi! Słyszeliście, chłopaki? Uważajcie, żeby przypadkiem nie rozdeptać mrówek, dobra? Naprzód! Przestańcie natychmiast! W porządku, mały? Nic ci nie jest? Nie. O co im chodziło? Czy to był Filip? Powiedzieli, że nie jestem spoko, bo nie mam rąk i nie przybiję piątki. Jeśli ich nie powstrzymamy, całkiem zniszczą naszą łąkę. Już ja im dam nauczkę. Przestać. Ciebie na pewno posłuchają. Co ona robi? Żaden dzieciak nie będzie mi rozkazywał. Zupełnie jakby nas nie poznawał. Dość tego. Lecimy, Guciu. To miało być zabawne. Jak któregoś z was złapie, to mnie popamięta. Na mnie nie licz, ja jej nie pomogę. Co za bałagan! Teklo? Idź sobie! Musisz mi pomóc! Co takiego? To mnie przyda się pomoc! Ja nikomu nie pomagam! Mam zrobić wyjątek dla ciebie? Tylko ty umiesz upleść mocną nić! Będzie potrzebna, żeby powstrzymać tych łobuzów! Ej, chowaj się, mięczaku! Rządzisz naszą łąką, Filipie? Przyjmiesz mnie do gangu? Proszę. Uwolnijcie mnie, bo zawołam resztę. Filipie, trochę cierpliwości.
Co mi się stało? Gucio, Maja? Och, Filipie, bałam się, że cię straciliśmy. Odwiążesz mnie z łaski swojej? Musisz z nimi porozmawiać, Filipie. Każ im przestać ciągle przybijać piątkę. Teraz, kiedy są żółci, nikogo nie posłuchają. Wiem, co zrobimy. Są tacy niemądrzy, że na pewno się uda. O, Filip, tu jesteś. Siemanko. Dzień dobry, Maju. Filip, co u ciebie słychać? Zatańczymy? Hej! Hej! Co z tobą, Filipie? Wypisałeś się z gangu? Wypadliście z obiegu, chłopaki. Przybijanie piątki? Teraz to jest na czasie. Zatańczymy? Hej! Hej! My się nie zmienimy. Przybij piątkę, stary. Och, coś takiego. Oni ciągle klepią się w ręce. Śmieszne. Filipie, nauczysz mnie tego? Oczywiście, nie ma sprawy. To proste jak drut. Zatańczymy salto? Potrząśnięcie odwłokiem i dotknięcie czułkami. Hej! Masz rację, Filipie. Od razu jakoś mi lepiej. Wy też spróbujcie! Zatańczymy? To wielki dzień dla koników polnych. Po raz pierwszy nasze rodzinne spotkanie nie doprowadziło do ogromnych zniszczeń. Dzięki waszej pomocy wreszcie nauczyliśmy się nad sobą panować. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa.